Joanna Wąż, jak długo jesteś w Opolu? No od wczoraj, od godziny 10 wieczorem, także troszeczkę. Już 12 godzin minęło. Gratulować, od czego zaczniemy? Od gratulacji za Mistrzostwo Włoch? Czy chcesz pogadać na temat Berlina, czy nie za bardzo? Jeszcze mnie boli serce, jeżeli chodzi o Berlin, ale no myślę, że musi trochę czasu minąć, żeby jakby ochłonąć, poukładać sobie to wszystko w głowie. No ale w końcu i tak jesteśmy tym drugim zespołem w Europie i myślę, że za jakiś czas to będziemy to odbierały może jako w miarę dobry wynik. Jak oceniasz sezon? Króciutko o sezonie pozareprezentacyjnym. No myślę, że to był fajny sezon. Ciężki, bardzo długi i były wzloty i upadki, ale myślę, że koniec końców udowodniliśmy, że byłyśmy najlepszym zespołem w lidze włoskiej i to jest super. No myślę, że tylko pozytywnie mogę się jakby wypowiadać na temat tego, co się działo przed Berlinem, bo wiadomo, ten Berlin cały czas gdzieś boli. Rok się nie było. A jak się odnajdujesz w reprezentacji Polski? No muszę się też przedstawić bardzo mocno na ten tryb reprezentacyjny, ale myślę, że jeszcze może 12 godzin minie i już będę totalnie jakby w 100% gotowa. No. Zatęskniłaś się trochę? No tak, to jest fajne. Najbardziej za mną. Najbardziej za Pauliną. Kurczę, 3 lata się nie widziałyśmy. Mogę zobaczyć też stare twarze i nowe twarze, więc jest okej, nawet tęskniłam troszeczkę. Odbierzesz Agnieszkę opaskę? Czy nie opaskę, tylko takie coś, co tutaj przy numerku jest? Nic nikomu nie będę odbierała. Myślę, że Aga wywiązuje się super z tej roli kapitana i nie chcę, żeby było tak, że nagle ja przyjeżdżam i wszystko ma się zmieniać. Myślę, że Aga jest dobrym kapitanem i niech tak zostanie.